Podniesiona głowa jest postawą człowieka, który zna swoją wartość i godność, nawet w obliczu niepewności, cierpienia, lęku czy prześladowania. Człowiek bezdomny, kłamca, oszust, kto ma ociężałe serce, ma spuszczoną głowę, spuszczony wzrok, nie dostrzeże znaków, które poprzedzają przyjście Syna Człowieczego. Żeby na czas powstać i stanąć przed Synem Człowieczym, trzeba mieć podniesioną głowę, trzeba oczekiwać, umieć czytać znaki, szczególnie ten znak, jakim jest własne życie. A Pan przychodzi.